Trenerze, wynik dzisiejszego sparingu robi wrażenie. Cieszy też fakt, że kolejny raz gramy na zero z tyłu. Co jest lepsze w tym wypadku? Ta skuteczność i ta ilość bramek, która wpadła, czy to, że jednak ta defensywa jest coraz szczelniejsza? Nie, zdecydowanie to, że gramy na zero z tyłu, drugi mecz rzędu, to jest dla mnie zdecydowanie ważniejsze. To, że strzeliliśmy dzisiaj kilka ładnych bramek, to cieszy, ale mnie osobiście jako trenera cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo to jest ważne. Musimy poprawić tą grę w destrukcji i to się nam dzisiaj udało. Natomiast traktuję ten sparing jeszcze jako jednostkę taką motoryczną i dzisiaj graliśmy po 45 minut. Radek Dejmy grał tam 90, Tapsiu grał 90, ale reszta zawodników po 45 i traktuję to jako motorykę. Trenerze, czy można już coś powiedzieć o nowych zawodnikach? Czy oni już się wkomponowali w ten skład? Jak ich możemy ocenić po tym sparingu, po tym wcześniejszym sparingu? No myślę, że wkomponowali się jak na tak krótki okres czasu dobrze, bo i Habusta, i Kalum, którzy grali dzisiaj w pierwszej połowie, Radek Dejmek, widać, że to są piłkarze o określonych umiejętnościach i mam nadzieję, że oni nadają tej drużynie takiej zadziorności tego, że ta rywalizacja się podniesie i nie będą tylko uzupełnieniem naszego składu, ale wzmocnienie, bo to przede wszystkim chodzi. Myślę, że jest okej, ten proces aklimatyzacji jeszcze ich, tych nowych piłkarzy, będzie z dnia na dzień się klarował. Wyjeżdżamy na obóz do Turcji też 10, więc myślę, że tam będzie już pełna integracja i będzie okej. Trenerze, ten okres przygotowawczy tak naprawdę jeszcze się zaczyna. Jesteśmy na początku tej drogi, ale już ciśnie się na usta po takim wyniku, dajcie nam tą ligę. Potrzebujemy jeszcze tych kilku tygodni, czy ten zespół jest gotowy, żeby walczyć? Na pewno zdecydowanie potrzebujemy tych tygodni. Ja widzę dużo, dużo mankamentów w naszej grze i na pewno będziemy czekać z niecierpliwością na ten pierwszy mecz, bo chcielibyśmy przede wszystkim te wyniki, przynajmniej w tych ostatnich meczach, przełożyć na ligę, ale liga jest zupełnie inna i jest zdecydowanie większa presja. Dzisiaj jeszcze piłkarze grają na luzie, tej presji nie ma, stąd też może łatwiej, ale będziemy robić wszystko, żebyśmy byli przede wszystkim bardzo dobrze przygotowani do tego pierwszego i kolejnych następnych meczy, bo to jest ważne, żebyśmy utrzymali ligę dla Gieksy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.